Dzień dobry, dzisiaj nagrywamy kulisy z Bielska Białej, a znaleźliśmy się tutaj, dlatego że w położonych nieopodal Wilkowicach odbywają się Mistrzostwa Polski w futsalu w kategorii U13. Nasza drużyna, drużyna KP Piła, też bierze udział w tym turnieju, ale żeby się tutaj dostać, musieliśmy przejść przez sito eliminacyjne. Z nami jest trener drużyny, Kacper Wegera. Trenerze, trudno było przez tę eliminację przebrnąć? Wydaje mi się, że nie. Dzień dobry Państwu. Eliminację przeszliśmy dosyć gładko. W pierwszym turnieju w Kaliszu, w drugim w Unisławiu. Przyszło nam rywalizować z zespołami, które na co dzień nie rywalizują tak jak my na trawie, tylko gdzieś tam skupiają się bardziej na grze futsalu, więc ten awans do Mistrzostw Polski, do tego centralnego szczebla jest dla nas wielkim wyróżnieniem. No, wyjazd bardzo daleki. Przejechaliśmy 540 km, także sporo czasu w autokarze. Można było się zastanowić, po co my tu przyjeżdżamy i jakie mamy założenia przed tym turniejem. Chcemy na pewno przeżyć przygodę. Dla większości z nas jest to przygoda życia. Nie ukrywajmy tego, bo znaleźliśmy się w gronie 16 zespołów z całej Polski. Jako jeden z nielicznych zespołów jesteśmy reprezentantami tak naprawdę zespołu trawiastego. To tylko i wyłącznie ze względu na to, że Akademia podczas zimy trenuje na hali. Chcieliśmy, żeby chłopcy byli cały czas w trybie meczowym. Stąd zgłoszenie do Mistrzostw Polski. Świetny wynik już na tą chwilę, awans do 16. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do meczy, które będziemy grali. Liczymy na dobrą jakość naszych zawodników, na dobre zagrania, na dobre pokazanie się przede wszystkim, bo tutaj nie będzie słabych zespołów. Chcemy rywalizować, dać siebie wszystko i pokazać się z dobrej strony. Wypracowali sobie bardzo dogodną sytuację i wykorzystano wreszcie Pilanie. Ich upór w tej części spotkania został nagrodzony na listę strzelców. W 14 minucie spotkania wpisuje się oznaczony 19 Nikodem Kończak. I jeszcze jedna okazja, ależ to było soczyste uderzenie. I bodaj ostatnia szansa, piłka meczowa. Nie trafił w futsalówkę Adam Hańczko, zatem 1-0 na otwarcie rywalizacji w grupie A tegorocznych Mistrzostw Polski 13-latków KP Piła ogrywa GKS Futsal Nowiny. Jesteśmy po drugim wygranym meczu, dwa mecze w turnieju, dwa zwycięstwa, także super wynik, z nami strzelcy bramek, Igor Jeleń i Jakub Jarosz. Na początku może Igor, jak było z boiska, super. Jak to widziałeś? No ciężko na początku, ale później wzięliśmy się do roboty, tu kolega z zespołu strzelił na pierwszą bramkę, potem było już lepiej, no i szliśmy na 2-0 i chyba się mecz zamknął i po meczu. Wydawało się, że na początku lekko byliście spięci, ale właściwie tak. Z minuty na minutę coraz lepiej. Dokładnie. A jeszcze trochę pewnie bramek mogło być więcej w pierwszej połowie, bo przewaga była duża nasza. Mogło być. Okay. Ale przeciwnicy też mogli coś ukuć. No, ale mi się wydaje, że mieliśmy dużo więcej sytuacji. Tak.
Dobra, Jakub, ty podwójna rola, bo nie dość, że strzeliłeś pierwszą bramkę i dałeś nam trochę oddechu, to też świetnie zagrałeś w obronie. Musimy powiedzieć, że w drużynie Wilkowic grał chłopak, który w pierwszym meczu strzelił 4 bramki. Wyglądał bardzo dobrze, właściwie wyłączyłeś go z gry. Tak, nie było łatwo, bardzo dobre warunki fizyczne, ale no da się wyłączyć zawodnika i nie istnieje. Dobrze, i panowie, najważniejsza rzecz, na pewno gramy jutro, już na 100% po dwóch meczach wiem, że awansowaliśmy dalej. Jest radość? Jest, dobrze, tak, bardzo tam jest radość. Super, gratulacje, dzięki. Dziękujemy. Po ostatnim meczu w grupie, niestety po przegranej z ŁKS-em Łódź, z nami jest Borys Fischer, kapitan tej drużyny. No Borys, koledzy mieli łatwiej przed tobą, bo rozmawiali po wygranym meczu, ty po przegranym. Jak to widziałeś z parkietu? Faktycznie tak trudno się tak z ŁKS-em grało? Znaczy tak, wydaje mi się, że technicznie lepsi byli, no i niestety brakowało szczęścia. Mieliśmy dużo sytuacji do wykorzystania, niestety się nie udało wykorzystać. No ale coś, no szczęścia brakowało tylko. No ale mieli trochę więcej szczęścia. Ale na pewno jesteśmy zadowoleni po tych pierwszych 3 meczach. 2 wygrane, 1 porażka i co najważniejsze, awans do ćwierćfinału. Jak nastawienie na jutro? Na pewno pozytywne nastawienie. Nie możemy od razu myśleć, że przegramy. Tak jak dzisiaj, pozytywne nastawienie. Wchodzimy i walczymy o zwycięstwo. A teraz pokaż jeszcze tutaj naszym kibicom. Bardzo ładna pamiątka z udziału. Okej, okay. Dziękuję Borys za to, co już się udało. Gratuluję i życzę powodzenia na jutro. Dziękuję bardzo. We'll be right back.
jesteśmy już po turnieju, odpadamy w ćwierćfinale Mistrzostw Polski po przegranej ze Stomilem Olsztyn 3-0. Z nami jest Kuba Przybylski. Kuba, no nie udało się w tym ostatnim meczu wygrać. No nie udało się, ale no bardzo dobry mecz z naszej strony, trochę zabrakło szczęścia i no, wykończenia najbardziej, tak? No, najgorszym problemem chyba było to, że nie chciało wpaść, nie? Bo tak. Mieliśmy sobie sytuację, mieliśmy poprzeczkę, mieliśmy słupek. Czasami tak się chyba zdarza, co? Na boisku, że nie chce wpaść piłka do bramki. Zdarza się, ale też trzeba przyznać, że dobry był też bramkarz. No ale tak szkoda. Okej, okay, a powiedz Kuba, a jak oceniacie cały turniej? Bardzo dobrze, ale cały czas czuję lekki niedosyt, bo już myślałem, że może do półfinału dojdziemy, będziemy walczyć o te trzecie, czwarte miejsce. Wtedy byłby medal. W każdym razie dziękuję za walkę. Jesteście w ósemce najlepszych drużyn w Polsce w futsalu, także wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesteśmy w naszym zaimprowizowanym studio hotelowym. Jesteśmy po ostatnim meczu ćwierćfinałowym, niestety przegranym 3-0 ze Stomilem Olsztyn. Z nami trener Karol Skiba. Karol, parę słów o tym meczu, jak widziałeś to z ławki? No myślę, że przede wszystkim jeśli chodzi o ten wynik końcowy, no to zaważyły te dwa rzuty wolne, które miały miejsce w pierwszej połowie. Wydaje mi się, że z przebiegu spotkania jednak Stomil troszeczkę był taką stroną przeważającą. Oczywiście mieliśmy swoje sytuacje, gdzie mogliśmy też zdobyć bramkę, bo nawet w pierwszej minucie mieliśmy bardzo korzystną sytuację, której nie wykorzystaliśmy. Uważam, że chłopcy zagrali dobre spotkanie, bo tak naprawdę no, pomimo tych takich błędów, które się gdzieś tam pojawiły, no to staraliśmy się no, być równorzędnym przeciwnikiem dla zespołu z Olsztyna. No, w konsekwencji później się troszeczkę odkryliśmy i dostaliśmy bramkę na 3-0. Poproszę Cię o ocenę całego turnieju. Cały turniej, tak na gorąco, jaki mam teraz ocenić, no to jest jeden wielki pozytyw, bo trzeba powiedzieć, że chłopcy pierwszy raz wzięli udział w tak dużej imprezie. Zasłużenie się do takiego turnieju finałowego dostali i wydaje mi się, że zaprezentowali się bardzo dobrze. Myślę, że teraz już po zakończeniu turnieju możemy też za kulis zdradzić, że to był turniej bardzo dla nas trudny, tak emocjonalnie i fizycznie, bo niestety w drużynie mieliśmy chorobę wirusową, tak zwaną grypę żołądkową, chociaż ona akurat z grypą nie ma nic wspólnego. Właściwie żadna nieprzespana noc, zawodnicy po kolei wypadali. No, było to bardzo stresujące, no i męczące dla sztabu, a oczywiście też dla zawodników. No i była to sytuacja wyjątkowa dla nas. No, jesteśmy czwarty raz na takim turnieju, co prawda z najmłodszą grupą. No i rzeczywiście tutaj no, trochę zdrowotnie no, nie wyglądaliśmy najlepiej od samego początku. Już sam transport, tutaj te 500 ponad kilometrów, które przemierzyliśmy, chłopcy niekoniecznie dobrze to odczuli, a później się okazało, że niestety coś ze sobą też przywieźliśmy i chłopcy odpadali ze względów zdrowotnych. Także myślę, że co, no to od kibiców i wielkie gratulacje dla trenerów, dla chłopaków, kawał dobrej roboty. Liczymy, że to będzie doświadczenie, które absolutnie w przyszłości zaprocentuje. No przede wszystkim myślę, że warto podziękować tutaj wszystkim kibicom, którzy za nas trzymali kciuki i na miejscu tutaj, bo była bardzo duża grupa rodziców, która przyjechała również tutaj za nami. Mamy też sygnały, że bardzo wiele osób nam kibicowało za pośrednictwem internetu, tych relacji. No i rzeczywiście, no, wyjazd bardzo udany, mimo wszystko, pomimo tych wszystkich dolegliwości, które nas tutaj spotkały, tych zdrowotnych. Zadałem jeszcze chłopcom pytanie na koniec, kto chciałby jeszcze raz wziąć udział w takiej imprezie, to wszyscy powiedzieli, że bardzo chętnie. Gratulacje. Dziękuję bardzo.